Wielcy mogą, a mali muszą. Do jednego worka, w gruncie rzeczy, ja bym powiedział, że poniekąd jesteśmy wrzuceni z samą Ukrainą. Nie będziemy ich połykać, ale ich prawo do decydowania o tych zasadach powinno być ograniczone. Bartek Gajos. Ernest Poli Polihistor. 2-0, bo jest nas dwóch. Politolog? I historyk. A to jest kanał Centrum Miroszewskiego, w którym będziemy rozmawiać o tym, co jest interesujące dla nas i ważne dla Polski. A dzisiaj temat wojenny i pytanie, którym zmagamy się w zasadzie od 24 lutego 2022 roku, a mianowicie czy Tocząca się wojna na Ukrainie, wojna rosyjsko-ukraińska, jest także w jakimś stopniu naszą wojną. Naszą w rozumieniu takim, że nie chcemy tam wysyłać oczywiście polskich wojsk, ale wojną, która dotyczy nas i dotyczy naszego samego bezpieczeństwa. A wydarzenie, o którym w zasadzie chcielibyśmy porozmawiać w tym kontekście, to sytuacja, która wydarzyła się na trzy miesiące przed pełnoskalową agresją. Wydarzenie z 15 grudnia 2021 roku, kiedy to Rosjanie przekazali asystentom, sekretarza stanu USA Karen Donfried dwa, dwa projekty umów, które dotyczyły Bezpieczeństwa Europejskiego i jedna ta umowa miałaby być zawarta w intencji Rosjan ze Stanami Zjednoczonymi, a druga ze wszystkimi krajami członkowskimi NATO. I Erneście, ty widziałeś te dokumenty, Rosją zajmujesz się zdecydowanie dłużej ode mnie. I o czym, o czym pomyślałeś, jak je zobaczyłeś? O czym pomyślałem za chwilę, ale myślę, że warto jeszcze dodać jedno słowo na temat tego, czy to jest nasza wojna, czy nie nasza wojna. Dlaczego ten pomysł też po części, żeby tak zatytułować odcinek? Dlatego, że ta dyskusja w Polsce się. Toczy w mediach społecznościowych w prasie, ale wtedy to słowo nasz, ten termin nasza wojna zużywany tak, takim, jako taki skrót myślowy, że oto ci, którzy mówią, nasza wojna rzekomo nawołują do tego, aby Polska weszła aktywnie do tego konfliktu, ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, żebyśmy sobie wyobrazili, skutki konsekwencje zwycięstwa Rosji w tej wojnie dla nas, dla bezpieczeństwa Polski, dla dobrobytu, dla Polaków, dla naszej gospodarki, dla naszej przyszłości. I wtedy jest dopiero odpowiedź na pytanie, czy to jest nasza wojna, czy nie nasza wojna. Bo jeżeli to jest nasza wojna, to znaczy, że powinniśmy aktywnie kształtować tę rzeczywistość, aby doprowadzić do sytuacji, która będzie dla nas lepsza. Jeżeli nie nasza, no to powinniśmy stać z boku i bezczynnie obserwować. Pewnie z tonu mojej wypowiedzi widać, że, czy słychać, że jestem raczej po stronie tych, którzy uważają, że jest to nasza wojna. I wybraliśmy to z grudnia 2021 roku, nie żeby wracać do tego dokumentu i go drobiazgowo analizować, jest dostępny w sieci, można znaleźć go bez problemu, ale żeby spróbować sobie wyobrazić na podstawie tego dokumentu, ruski mir, jaki został zaproponowany przez naszego sąsiada, w którym zdaniem Rosji powinniśmy żyć w Europie, w regionie i czy ten ruski mir, który był zaproponowany w tym ultimatum, jest rzeczywiście tym, co by nam odpowiadała? A w skrócie polegałby ten ruski mir na tym, że wielcy mogą, a mali muszą, mówiąc w skrócie. Czyli Rosja wraz ze Stanami Zjednoczonymi ustala, jak w czasie zimnej wojny reguły gry, mali Nazwijmy to plankton międzynarodowy, który mieści się pomiędzy tymi wielkimi, jest skazane na akceptację pewnych zasad, na przykład tego, że NATO rozszerzone w 1999 roku o Polskę i kraje regionu, cofa się do 1997. Nadal jesteśmy członkami, ale w zasadzie nie ma u nas żadnych, żadnych instalacji ani, ani stałej obecności wojsk pozostałych członków, więc jesteśmy członkami drugiej kategorii. Między NATO a Rosją pojawia się pas buforowy który ma być wiecznie neutralny, czyta i generalnie ma znajdować się w strefie wpływów rosyjskiej. Więc to jest ten świat, który Rosjanie zaproponowali. Cofnięcie zegara politycznego o niemal trzy dekady, weto dla bezpieczeństwa w regionie. No właśnie i, i to było przed wojną, a w czasie wojny Rosja to realizuje środkami aktywnymi. Więc pytanie brzmi, czy... Polska aktywność od początku bardzo duża i wciąż wsparcie dla Ukrainy, humanitarne, wojskowe, gospodarcze. Czy jednak nie jest dobrą odpowiedzią na to, aby w tym ruskim mirze w wersji geopolitycznej się nie znaleźć? No co ty uważasz? Ja ci powiem tak, że widzę. Dwa sposoby czytania tego, co zaproponowali Rosjanie w grudniu 2021, to znaczy, pierwszy scenariusz, gdyby się ziścił, on się, na szczęście nie ziścił. Mianowicie taki, że Rosjanie rzeczywiście bardzo szybko zajmują Ukrainę i zdołają, zdołaliby zainstalować rząd, który byłby imby posłuszny w Kijowie. I w tym momencie uważam, że oni zwróciliby do, tej, do tych propozycji. Tylko że zastanawiłbym się, czy wówczas te propozycje nie zostałyby jeszcze podbite. I czy jeszcze czegoś więcej. Nie staraliby się wynegocjować, widząc, jaką mają kartę przetargową. A druga kwestia jest taka, że w tych projektach traktatów, a szczególnie w tym traktacie, który został zaproponowany wszystkim krajom członkowskim NATO, bo ten traktat ze Stanami Zjednoczonymi on dotyczy bardziej kwestii, powiedziałbym, nuklearnych i broni konwencjonalnej, ale tam do jednego worka w gruncie rzeczy ja bym powiedział, że poniekąd jesteśmy wrzuceni z samą Ukrainą. Bo ty mówiłeś o tym, że Rosjanie chcieliby, i to jest artykuł czwarty, chcieliby, żeby wszystkie instalacje wojskowe, i wszystkie wojska, które pojawiły się na terytorium nowych członków NATO, nowych członków, mam na myśli tych członków, którzy wstąpili do Sojuszu Północnoatlantyckiego po 1997 roku, ale tam też jest artykuł 6, to znaczy, który dotyczy tego, żeby nie rozszerzać NATO na wschód. I tam jest szczególnie podkreślona Ukraina, wymieniona jako jedyny kraj w ogóle, jeśli o to chodzi. I to jest w tym momencie nie tylko tworzenie strefy buforowej, o której powiedziałeś, która, w której Polska by się znalazła, ale to też jest bardzo ciekawa rzecz, no bo w gruncie rzeczy to jest domaganie się zmiany artykułu 10 traktatu Waszy waszyngtońskiego powołującego NATO. A w tym artykule mamy mniej więcej zapisane to, że wszyscy członkowie mają pełną swobodę co do tego, kogo będą zapraszać do Sojuszu Północnoatlantyckiego. I to jest w gruncie rzeczy już wpływanie na samą politykę zagraniczną i mówienie nie tylko Polakom i w ogóle wszystkim krajom Europy Środkowej i Wschodniej, ale też przecież Amerykanom, gdzie i jak macie prowadzić tę politykę, jeśli chodzi o kwestię y, tworzenia sojuszy. No, dlatego to zostało wspólnie uznane przez sojuszników naszych za ultimatum, czyli dokument, który de facto nie jest zaproszeniem do negocjacji, ale jakby pewnym zestawem zaporowych warunków, pewnym parawanem, który miał służyć Rosji do pozorowania chęci prowadzenia rozmów przed rozpoczęciem agresji, więc był fasadą. Więc nie należy się na niego, na, na, na niego zapatrywać jako narzędzie, którym Rosja mogła rzeczywiście wpłynąć na proces decyzyjny w Stanach Zjednoczonych czy w Brukseli. Raczej to jest pewna wizja porządku, jaka jest preferowana przez Federację Rosyjską. I to nie jest pierwszy raz, gdy zostało to przekazane. W rozlicznych wypowiedziach i Putina, i, i, i urzędników rosyjskich polityków możemy odczytać te, takie sygnały wcześniej. Natomiast tutaj zostało to sformułowane w postaci dwóch traktatów, położone na stole. Dzisiaj możemy się do tego odwoływać i wiemy, jak ten ruski mir w wersji putinowskiej, ten ruski mir nie w sensie kulturowym, językowym, cywilizacyjnym, ale takim geostrategicznym, jak ich zdaniem powinien wyglądać. I to jest powrót trochę taka mieszanka myślenia XIX-wiecznego. koncercie mocarstw, które, który panuje nad pozostałymi i decyduje o zasadach gry. Jest takie pojęcie, którym Rosjanie się posługują bardzo często. Niepodzielność bezpieczeństwa. Tak, właśnie. Co to znaczy? Co to znaczy? Bo znaczy, ja się bardzo zastanawiam. No, o co mi chodzi? Znaczy to chodzi o, o rzecz bardzo prostą, to znaczy, za tym takim obłym, trochę pojęciem, które brzmi bardzo poważnie i wydaje się, że to jest oczywiste. Niepodzielność bezpieczeństwa. Każdy chce tu się, czuć się bezpiecznie, ale w istocie rzeczy chodzi o to że Rosja pod tym pojęciem rozumie sytuację, w której każde działanie państwa trzeciego, które Rosja uznaje za naruszające jej interesy bezpieczeństwa, powinno być, yy, powinna być możliwość blokowania go przez Rosję. Problem polega na tym, że jak zdefiniujemy działanie, które narusza interesy bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej? To może być wszystko. Więc w tym momencie Rosja poprzez to pojęcie otwiera sobie całe pole do interpretacji w zasadzie wszystkiego, co robimy. Od yy, Stałych baz, poniestałe bazy, od jakichkolwiek ćwiczeń militarnych. Każde działanie sąsiada może być interpretowane przez ten pryzmat i Rosja mogłaby sobie wtedy rościć prawo do jego zablokowania. I takie intencje minister Ławrow, zwłaszcza, wielokrotnie, wielokrotnie zdradzał. Więc tu mamy wizję porządku międzynarodowego, jaką Rosja formułuje od lat, przedstawioną w formie kilkunastu artykułów. Która też zresztą poniekąd jest z bliska spojrzeniu chińskiemu, takiemu meta w zarządzaniu sprawami międzynarodowymi przez najważniejszych graczy. Ci mniejsi, no, nie będziemy ich połykać, ale ich prawo do decydowania o tych zasadach powinno być ograniczone. Dlaczego to jest istotne? No, że to, to, tu widzimy, że jeżeli ta wojna, która się toczy, zostałaby przez Rosję w sposób zdecydowany wygrana. To mniej więcej to jest obraz rzeczywistości, który musimy brać pod uwagę, że będzie wdrażany. Im Rosja będzie potężniejsza, tym będzie miała większe instrumentarium, żeby to robić. Stąd pytanie, które my mamy: czy to jest nasza wojna, czy nie nasza wojna, moim zdaniem jest nonsensowne. Ona jest od samego początku nasza, bo ma znaczenie egzystencjalne dla, dla nas, dla przyszłości nas i naszych dzieci. Ja ostatnio słuchałem bardzo ciekawego wywiadu z Danielem Szeligowskim, dobrze nam znanym naszym kolegą. Pozdrawiamy Daniela i Daniel użył takiej metafory, która mi się bardzo spodobała, że jeśli chodzi o kwestię prowadzenia wojny, to to nie jest jak tango, tutaj nie trzeba dwojga, tutaj wystarczy, że jest jedna strona, która chce tej wojny i Rosja mentalnie tę wojnę z nami prowadzi. I w tym sensie, w tym sensie to jest nasza wojna. Ale wiesz, ja się zastanawiałem też trochę nad tym, z czego wynikają te żądania rosyjskie dotyczące usunięcia jakichkolwiek instalacji militarnych z krajów, które dołączyły NATO po 1997 roku, czyli po podpisaniu aktu stanowiącego NATO Rosja. I łączy mi się to dość ciekawie z tym odcinkiem, kiedy rozmawialiśmy o tym, dlaczego kwestia historii o rozmowach pokojowych z wiosny 2022 roku pojawiła się teraz, że to jest pewien element przygotowania pewnej kampanii politycznej, która miałaby doprowadzić do rezultatu pożądanego przez Rosję. A tutaj przecież mamy tę kampanię polityczną prowadzącą do tego, by Polska i kraje, które wstąpiły do NATO po 97 roku, stały się w zasadzie członkami drugiej kategorii, prowadzono od lat 90. i posługiwanie się jednym bardzo konkretnym argumentem historycznym, jak twierdzą Rosjanie. To znaczy, otóż James Baker, sekretarz stanu USA, miał złożyć rzekomo obietnicę Michałowi Gorbaczowowi o nierozszerzanie NATO na wschód. To jest ten, 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 ten słynny cytat Not one inch, Eastward. I to jest podkreślane przez Rosjan bardzo często, bardzo. Szeroko i znajduje pewien rezonans wśród pewnych osób. Problem polega na tym, że nikt nie bierze pod uwagę dwóch kwestii, jak sądzę. To znaczy, po pierwsze, samego kontekstu, w jakim Baker wypowiadał te słowa. Wówczas jeszcze istnieje układ warszawski, w ogóle nikomu się nie śni kwestia tego, że NATO może być rozszerzane na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. A drugie, to jest kwestia, w której on mówi to w bardzo konkretnym kontekście, to znaczy, to, jest, to są rozmowy dotyczące zjednoczenia Niemiec. I trzecia rzecz, myślę, że gdyby taka obietnica padła. To Rosjanie domagaliby się zmiany artykułu 10 Traktatu Waszyngtońskiego, który mówi o tym, że można zaprosić każdego członka. A czegoś takiego w gruncie rzeczy nie mieliśmy. Czy Na szczęście w zasadzie nie było ryzyka, że ktokolwiek, cokolwiek Rosjanom obieca, to z góry stało na przegranej pozycji. Rosjanie po prostu przypomnieli o swoim postulacie, że pragną mieć weto na temat bezpieczeństwa państw regionu Europy Środkowej, nie tylko w Ukrainy. Białorusi, państwa Haukazu, ale też naszego regionu. Więc to był rodzaj takiego takiej wrzutki i nawet jak mieli świadomość, że nikt tego nie chwyci, to zawsze dobrze jest przetestować grunt. Gdyby ktokolwiek na zachodzie z ważnych polityków na przykład podchwycił tę melodię i chciał, powiedział, że no może warto o tym podyskutować, to już by był ogromny sukces. Bo to już by było jakby stworzenie takiej szczeliny, w którą można potem wsuwać kolejne żądania. To się nie stało. Natomiast trzeba o tym pamiętać jakby nie tyle pod kątem tych konkretnych propozycji, ale jako pewnej wizji, którą Rosja chciałaby zrealizować. I pytanie do nas takie fundamentalne, odpowiadając na, na, na to tytułowe: czy to jest nasza wojna, czy to jest nie nasza wojna, czy Polska powinna być aktywna, czy raczej powinna się przyglądać z boku. Więc moja odpowiedź jest bardzo prosta. To znaczy, obserwując, czy myślę o konsekwencjach tego konfliktu i gdy, gdy wyobrażam sobie Rosję, która wygrywa na placu boju i do, dostaje nowe narzędzie realizacji swoich celów politycznych, i te cele zostały sformułowane w sposób bardzo jasny przed trzema laty, to ja nie chciałbym naszego kraju, który musi się zmagać z tym wyzwaniem, i wolę dzisiaj, wolałbym, żeby dzisiaj włożyć tyle wysiłku, ile mamy, ile możemy, aby wspólnie z naszymi sojusznikami temu scenariuszowi przeciwdziałać. Więc tak, to jest nasza wojna. Nie możemy być gapiem, tylko musimy być graczem. I tutaj stawiamy kropkę. Jeśli macie Państwo do nas jakieś pytania, piszcie. Mamy tutaj maila polihistormałpanjeruszewski.pl, a my już widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.